Hej, większość z Was pewnie jest tutaj dzięki mojemu poprzedniemu filmowi o dziadach polskiej fantastyki. I obiecuję, że będę kontynuować tę serię, bo materiału jest naprawdę dużo. A w międzyczasie chciałam nagrać coś krótszego i luźniejszego, chociaż również jakby w temacie. Będzie trochę obleśnych fetyszy, dziwnych typów i niespodziewanych zwrotów akcji. A będę mówić o dziwnych wiadomościach z folderu Inne. Pewnie wiecie, że oprócz wiadomości od waszych znajomych macie też na Messengerze taką czeluść, która nazywa się folder Inne. Teraz chyba zresztą nazywa się folder Spam. W każdym razie chodzi o takie miejsce, gdzie trafiają wszystkie wiadomości od obcych ludzi, których według Facebooka nie chcielibyście zobaczyć. I zazwyczaj Facebook ma rację. Ale jeżeli tak jak ja w młodości wpadliście do kociołka z cringe'em i macie wyjątkową odporność na internetową żenadę, to być może czasem tam zaglądacie. Ja zajrzałam dzisiaj specjalnie po to, żeby się z wami pośmiać. Zajrzałam też na grupkę na Facebooku, która nazywa się Jak będzie w jednej wiadomości w folderze Inne. I jest to prawdziwa kopalnia takiego kontentu. Ale zacznijmy od tego, co znalazłam u siebie w skrzynce. Oszczędzę wam wszystkie wyjątkowo wulgarne i chamskie, nudne wiadomości, wszystkie brzydkie penisy, które dostaję i skupię się tylko na tych wyjątkowo kreatywnych. Dzień dobry. Czy jest sens proponować ci znajomość, skoro się znamy tylko trochę i tylko w jedną stronę, na ile cię czytam w netach? Przepraszam, już nie chcę. Co zrobiłam nie tak? Co wydarzyło się 21 dni później, dokładnie 30 minut po północy, że straciłam swoją szansę? You are damn hot. Kochany? Baby, you lesbo? Ktoś chyba próbował przetłumaczyć w Google Translate, jak powiedzieć do mnie po polsku baby, you damn hot. A potem 3 miesiące kiełkowała w nim ta konkluzja. Jedyne logiczne wyjaśnienie, dlaczego nie odpowiedziałam na jego wyjątkową wiadomość. I'm lesbo. Możemy wyciąć dalej również w temacie. Hej, chyba jesteś bi. Może poznamy się, bo ja też jestem. Grunt to wspólne zainteresowania. Jak coś, to jest wiadomość od chłopaka. Cześć, mały brzdącu. A teraz czytaj uważnie, gdyż sprawa jest niebłaha i zarazem jakże intrygująca. Mianowicie, czy byłabyś tak uprzejma i zechciała potowarzyszyć mi w niecodziennej wyprawie na przepyszne gofry od pani Irenki? Kupię ci nawet jednego, a potem drugiego. A jak zgłodniejesz, to i 20. Można powiedzieć, że jest to nawet słodkie, ale zaczynanie wiadomości to obcej osoby od cześć, mały brzdącu jest 23 czerwca. Nie, czekaj, sierpnia. 23 sierpnia 2017. Przeleciałbym cię. 18 marca, 2 lata później. Podejście drugie. Cześć, śliczna. Miał 2 lata, żeby dokładnie przemyśleć strategię. Wyzwanie. Otwórz buzię. Wyślij to do 15 osób i miej ją dalej otwartą. I jak już wyślesz, to spróbuj ją zamknąć. Pomyłka. Pomyłka? Do kogo miała trafić ta wiadomość i dlaczego nie do mnie? Hop, siup, jop, siup. 4 baby, 8 dup. 1 baba drugiej babie wsadziła do dupy grabie. XD. Taradasa, taradasa, dupka se po polu hasa. Kręci cement betoniara. O diri diri, o diri diri. Pokaż mi kolana. Wowie, wow, wow, wow. Yeah, that's something. Brzydkie zdjęcie penisa. Znak zapytania. Hello? 2 znaki zapytania. Okay, jedną zagadką jest, dlaczego w ogóle mężczyźni wysyłają do obcych osób zdjęcie swojego penisa. Drugą zagadką jest, jakiej odpowiedzi się spodziewają? Jakiej odpowiedzi on się tu tak intensywnie domaga? Hello?
To były ulubione, najbardziej kreatywne rzeczy z mojej skrzynki. Zajrzyjmy więc na grupę Jak będzie w jednej wiadomości w folderze inne. Oh my god. Cześć. Kropka. Dalej czekam. Twoje loki mi się śnią po nocach. Ach, Kamila. Ach, kurwa, ty nie masz loków. Gadasz? Mi stoi teraz. Co? Penis. Dzięki za wyjaśnienie. Oh my god, lecimy dalej. Zostaniemy szczęśliwą parą? Sorry, mam narzeczonego. Ech, no i znowu serce złamane. Do you still have a boyfriend? Sorry, yeah, I still have a boyfriend. Thanks for being so rude. Jak możesz być taka rude i mieć chłopaka? To jest, jakby to powiedzieć, okrutnik, no, po prostu. Cześć, przychodzę z nietypową sprawą. Robię takiego kota ze zdjęć piersi. Znalazłem takiego kiedyś na Facebooku i od tamtej pory zbieram i dalej brakuje. Jakbyś zechciała pomóc, byłoby mi miło. Jeśli nie, to przepraszam za kłopot. No, 5 plus za pomysłowość, ale jednak nie, dzięki stary. I przynajmniej przeprosił za kłopot. Ale masz fajne cycusie. Cio? Gównio. Confusion. Witaj, Karolina. Jak niedzielne popołudnie mija tobie? Co ciekawego porabiasz teraz? Ja z Tindera jestem, nie przeszkadzam? Ale ty jesteś nieśmiała oraz leniwa bardziej. Czy to jest takie trudne dla ciebie odpisać oraz znaleźć folder inne? Ale ty jesteś nieśmiała oraz leniwa bardziej. Leniu. Ślepa jesteś? Nie umiesz, leniu, znaleźć folder inny i pisać? Szmata tempa. Idiotka. Hello, I'm crying. You is the because. I want to marry you. Pisz po polsku, po angielsku ci nie wychodzi. Dobrze, seks? I am confusion. Hej, wysłałabyś mi zdjęcie swoich stópek? A ja ci wyślę swoje. Jestem na pogrzebie, okej? A później? O nie! Ha ha ha, that's funny. Hey, what's your zodiac sign? Stupid bitch! You didn't answer my question! Witam i o randkę się zapytam. Wiem, że tak od razu nie wypada, ale serce me ujada. Na uwięzi być nie może. Tak mi dopomóż Boże. Popiszemy mojego autorstwa. Dla ciebie pozdrawiam serdecznie, Afrodyto, twój Adonis. To bardzo urocze, ale nie interesuje mnie twoje krocze. Krocze, krocze, może powoli ciebie zaskoczę. I z czasem moje krocze cię zaurocze. Chociaż to są moje marzenia. Razem są do spełnienia. Moja miłość wyrwie twoją duszę, a i z czasem ciało twe poruszę. Kolejny poeta. Mam też specjalną kategorię, którą sobie stworzyłam na swoje potrzeby, którą nazywam roboczo Kocham kobiety. Jesteś wolna? Zapierdalam jak Zygzak McQueen. Mnie chodzi o pracę. Co? Mi też nie? Mi chodzi o prędkość, z jaką przemieszczam się z punktu A do punktu B. Czy jesteś mężatką? Nie jestem mężatką, tylko wyścigówką. Marysia, kocham cię. Hej, co byś zrobiła, jak ja bym nie miał dziewczyny, jak się domyślam? I bym stał przy tobie, bez majtek, w samych spodniach i by mi stanął. Wyjebałabym ci, żegnam. Dalej. Jak tam lato mija? Jakie kurwa lato? Mamy środek listopada. Uwielbiam to. Hejo. Masz oczy piękne jak jamnik. Mogę cię karmić i wyprowadzać na spacery. Powiedz tylko słowo. Cześć, Ola. Ładna jesteś. Nie jestem Ola. Smutna buźka. Dasz nudesa? Nie jesteś Ola, ale możesz dać nudesa. To teraz tak. Wolisz, żebym zaczął wypisywać, jak wszyscy faceci przede mną, dziesiątki komplementów, które nie mają żadnego punktu odniesienia, czy po prostu możemy przejść od razu krok dalej i nie marnować czasu na tego typu głupoty? Uwielbiam takich typów, którym się wydaje, że są tacy inni niż reszta. Po co mówić coś miłego o sobie, która ci się podoba, tak? To ona powinna mówić miłe rzeczy jemu, przypadkowemu typowi, który napisał do niej w internecie. Ugh. Jesteś słodka jak ta dieta. Wolę ciebie od kotleta. Szepnę jeszcze ci na łóżko.
schrupałbym cię jak jabłuszko. Co tam porabiasz? Nic szczególnego, położyłam się właśnie. Ja też sobie leżę i mam duży problem w majteczkach. Nie mogę. Papież dzisiaj nakazywał, żeby się błogosławić jeden z drugim. Ja cię błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty pobłogosław tych, których sobie wybierzesz. To jak wyślesz mi ten filmik, jak się bawisz cipką? What the fuck? Hej, czy mógłbym żeglować po twoim Morzu Czerwonym? Nie rozumiem. Ech, kobiety, poetycko się z wami nie da. Okej, okay, nie ma odpowiedzi. Liczę od 10 do 0. Nie odpiszesz? Zablokuję. 10, 9, 8, 7, 6, 3 nawiasy, 5, 4, znak zapytania, nawias. Chcesz mnie stracić? 3, 2, 1, prawie koniec. Szukaj mnie w Krakowie. 0. To ja, jak cię widzę, złotko. Wyjdziemy na kawę? Kulturalnie zapraszam do wypierdalania, ponieważ jestem zajęta. A wal się, dziwko. Po pierwsze, kto wmówił temu biednemu chłopcu, że Ratatouille z dorysowanym kutasem i napisem Mamma Mia to prześmieszny sposób na podryw? A po drugie, przerażająca jest ta złość, która w nich wzbiera, kiedy okazuje się, że niebieski Ratatouille z dorysowanym kutasem i napisem Mamma Mia to jednak nie jest dobry tekst na podryw. Albo że dziewczyna ma chłopaka. Cześć, piękna. Lubisz seks od tyłu? W sensie skes? Seks od tyłu, czyli kses? Tak, uwielbiam tę strategię, bo nieważne jak głupio będziesz udawać, oni zawsze łykną. Nigdy nie załapią, że to jest ironia. Możesz udawać największą debilkę na świecie, oni tego się spodziewają. Hej, jesteś bardzo ładna, ale również na tyle brzydka, bym nie bał się do ciebie napisać i zaproponować ci spotkanie przy herbacie z lodem, abym mógł lepiej poznać twoje wnętrze. Czy oni myślą, że to działa? Że wysyłają jakieś alpha vibes w ten sposób? Czy liczą na shock value? O co w tym chodzi? W sumie chyba wiem, o co chodzi. Jakaś taktyka, której uczą na kursach, na tych kursach dla podrywaczy, żeby dziewczynie obniżyć samoocenę na samym początku. Wtedy poczuje się tak zgnojona, że na pewno rzuci się na pierwszego typa, który do niej zagada. Madam, wyobraźmy sobie, że jesteśmy we Francji. Jest rok 1325. Jesteśmy małżeństwem, mamy dzieci. Nagle zaczyna się polowanie na czarownicę. Staram się ciebie schronić z całych sił, ale trzech heretyków pojawia się w naszym domu. Wychodzą na poddasze, by cię znaleźć. Obezwładniam jednego, drugiemu podcinam gardło. Trzeci jednak boleśnie mnie rani. Jest nowicjuszem, więc nie wie, jak się zachować. Wykorzystujesz to i atakujesz go nożem. Następnie klękasz nade mną, błagasz, abym nie umierał. Patrzę ci głęboko w oczy i przed śmiercią szepczę: obiecuję, że znajdę cię w 2019 roku i znowu będziemy razem. A zatem mamy rok 2019, jestem, chodźmy na randkę. Najlepsze, że to jest komentarz do aukcji: jasna beżowa bluzka dzianinowa, 25 zł. Kobieta. Tak? Super. No tak. Fajnie być kobietą. Fajnie jest być Zbigniew. Fajnie jest być Zbigniew? Pewnie fajnie jest być Zbigniew. Tak podejrzewam, że fajnie jest być Zbigniew. Nie wiem, nigdy nie byłam Zbigniew. Czy wy byliście kiedyś Zbigniew? Dajcie znać w komentarzach. Witaj, piszesz, że najatrakcyjniejszą cechą w drugim człowieku jest inteligencja. A co dodasz do tego słowa? Bo ja osobiście uważam, że inteligencja to bardzo mało. To słowo zawiera w sobie samym. Mądrość w postępowaniu? Czy to nie jest lepsze stwierdzenie? Co sądzisz o mojej krótkiej wypowiedzi? Otrzymałem od ciebie zgodę na to, aby porozmawiać, wypowiedzieć się. I szczerze, to patrząc na twoje zdjęcia, mam mieszane uczucia, bo twoje zdjęcia są przesycone tym, co kobieta powinna skrywać przed oczyma innych mężczyzn.
Wybacz mi, jeśli choć w małym stopniu cię urażę, ja osobiście uważam, że kobieta powinna być skromną i skrywać swoje wdzięki przed wzrokiem mężczyzn. I choć wiele nie pokazałaś, to mam odczucie, że bardziej wskazujesz na swój urok zewnętrzny, jeżeli pokazać prawdziwe piękno kobiety. Czy jest skromność, a nie dekolt? Moje wartości są szczere. A ty, czym kierujesz się w życiu? Serdecznie pozdrawiam. Czy tylko ja mam wrażenie, że to brzmi jak monolog skryby z Asterix i Obelix, Misja Kleopatra? Jest w tym jakiś bardzo podobny flow. Jak to jest być skrybą, dobrze? Cześć, widzę, że jesteś na grupie poświęconej gotik. Słuchaj, lubisz może gotika? Tak bym zakładała. Czy twoje stopy mogłyby potraktować moje jądra jak kamienie bez jego w świątyni śniącego? Grałam kiedyś, ale robiłam tylko postać i szłam popływać w fosie, a potem wyłączałam. Zresztą postać robiłam jakieś półtorej godziny, więc to był cały mój czas na komputer, jaki miałam w szkole przeznaczony od rodziców. Jest mi miło ciebie poznać. A kiedy się poznaliśmy? Najważniejsze jest, żeby się wzajemnie szanować i akceptować. Zgadzam się, najważniejsze jest, żeby się wzajemnie szanować i akceptować. Bardzo ważne jest, żeby się wzajemnie szanować i akceptować. Ale Adam, co to ma do rzeczy? Ale stoi. Prawie jak mój penis przy tobie. Bang. Nie wierzę, że twój penis jest chociaż w połowie tak majestatyczny jak Adrian Zandberg we Framudze. Ktoś z was pewnie zapyta, ale w takim razie jak mam zagadać do dziewczyny, żeby nie zostać wyśmianym na jakiejś grupce albo na kanale YouTube'owym Kasi Babis? I moja odpowiedź brzmi: najlepiej wcale. Facebook nie jest generalnie najlepszym miejscem do internetowego podrywu. Jest do tego tyle apek, z Tinder, OkCupid. I po co w ogóle pisać do osoby, której w ogóle nie znasz? A jeżeli uważasz, że macie coś wspólnego, to napisz do niej na temat tego, co uważasz, że macie wspólnego. Nie wydaje mi się, żeby istniał w ogóle dobry sposób, żeby zagadać do zupełnie obcej osoby. Okej, myliłam się, jest jeden dobry sposób. Chciałam jeszcze bardzo, bardzo podziękować wam za świetny odbiór poprzedniego filmu. Byłam mega zaskoczona, a dopiero co wystartowałam z kanałem, mam już jakąś szaloną ilość wyświetleń i subskrypcji. A dopiero zaczynam, więc eksperymentuję z kadrem, ze sprzętem, z oświetleniem, z formułą. Dajcie mi znać, co wam się podoba, dajcie znać, czy chcecie czasem też posłuchać takich luźniejszych bzdur, jak siedzę i sobie po prostu gadam, czy wolicie, żebym skupiła się wyłącznie na dłuższych esejach na temat bzdur, które wypisują polscy pisarze fantazy, albo jakichś innych bzdur. Po prostu napiszcie, dzięki.